a tam piękna burza idzie. Chyba faktycznie musimy iść oglądać to Nado, zobacz. Dlaczego w ogóle jesteś w stacji? To nie jest, zobacz, jak to Nado się robi. Jesteśmy za młode i dlatego lubię lecieć sobie. Jest dużo takich wąskich uliczek, restauracyjek tego typu. Raczej nie jeżdżą samochody z naciskiem na raczej. Teraz mnie ten raczej rozjedzie. Mama kieruje tam, gdzie więcej ludzi zawsze idzie. Widzimy już tutaj na główną uliczkę Brazisa, naszą ulubioną. I wygląda tak, Maciek nie dostanie loda, bo na loda trzeba sobie zasłużyć. O, tak jest, a tam jest już garda. Tam jest już idzie. Zaraz tam pójdziemy. Jest jakieś sklepy z ubraniami. No i są sklepiki oczywiście. Z ubraniami, z dużymi pamiątkami. To też jest bardzo ważna babci, rzecz. Moi babci żywią. A twój? No moi babci. A no właśnie. Teraz tak było. Które jest, jedliśmy wtedy jedzenia? Tu chyba w tej Tropical. Tak? No, Tropical. Właściwie same knajpki. No w Europie życie, zwłaszcza latem, toczy się w ten sposób, że ludzie wieczorem gdzieś siedzą w knajpach. Jedzą, piją prosecco, akurat tutaj zobaczymy jaki oleady. I jedzą lody. Siedzimy sobie na nadbrzeżu. Julia chlapie kaczki. To zabawa. A tam są, a zaś ten cały czas grzmi. Tam cały czas tam burza idzie, Sasza. No zobacz jaki młody łabędź. Zobaczymy na Blitzortung, czy w którą stronę idzie. Zobacz, to jest młody łabędź. Młode łabędzie są takie szare. A ty to wszystkie chcesz szlapać. No zobacz, mnie pochlapa. Brawo ty. O, jeszcze jedno. Płyną. Julia wszystkie łabędzie chłapie. Właśnie jak cię łabędź kiedyś zaatakuje. A łabędź to jest chojrak, słuchaj. Łabędź potrafi rzucić się na samochód nawet. A tam piękna burza idzie. Chyba faktycznie musimy iść oglądać to Nado, zobacz. To nie jest, zobacz, jak to Nado się robi. Zobaczymy, co z tego będzie. Robi się za dyma. Ludzie zbierają się na szybko. Zwijają parasole. Widocznie burza idzie tutaj. Nie mogę się połączyć z internetem. Są jakieś problemy, jak jest tyle ludzi. Ale będzie się zaraz działo. Słuchajcie, to jest filmik, który dogrywam już po tej całej podróży, ponieważ właściwie tak się zdarzyło, że usunęliśmy te filmy, które mieliśmy na tej podróży. Zgrałem je na Maćka laptopa i Maćk je po prostu skasował. Więc nie mam części filmów, natomiast pokażę wam po prostu zdjęcie i tak pokrótce omówię, co zdobyliśmy, aby była taka ciągłość tego naszego pobytu w Ligurii i Toskanii.
Także no, zapraszam Was na krótki pokaz zdjęć, a następny film już będzie z pozostałego materiału, jaki nam pozostał. Następnego dnia, na początku, pojechaliśmy do miejscowości Presqu'ila del Garda. To bardzo fajna miejscowość nad Gardą. Potem wypoczęliśmy sobie taki rowerek wodny ze zjeżdżalnią, popływaliśmy po Gardzie. No i ruszyliśmy na Camping River do Ligurii. Camping River znajduje się koło rzeki Merga, czyli na granicy Ligurii i Toskanii. No i tam są bardzo fajne parcele, zwłaszcza te droższe. One nie są dużo droższe, natomiast są bardzo fajne. Jest fajny basen i generalnie camping jest w miarę fajny. Nagramy jeszcze więcej coś o campingu. Potem plażowaliśmy w miejscowości Marina di Massa. Te plaże są piękne, bo są piaszczyste i mają cudowny widok na góry. Pojechaliśmy też do Pizy. Zwiedziliśmy krzywą wieżę w Pizie. Jak widać, trzeba było ją podtrzymać, więc podtrzymujemy ją z Maćkiem. No i Julia oczywiście w drugą stronę starała się ją przewrócić, jak na tych zdjęciach widzicie. No i także tutaj pogrzebała panu w mózgu. Także takie zdjęcia w Pizie to podstawa. Ale też zostaliśmy na wieczór i zwiedziliśmy sobie Pizę. Ona mniej więcej tak wygląda wieczorem. Natomiast ta bazylika jest pięknie oświetlona i naprawdę warto też zostać na wieczór w Pizie. Następnego dnia pojechaliśmy do Porto Venere. Porto Venere to też bardzo fajna miejscowość. Przeprawiliśmy się tam promem na drugą stronę, na taką wysepkę, ona się nazywa Isola Palmaria, którą sobie obeszliśmy dookoła. I z tej wysepki są piękne widoki właśnie na Porto Venere. Nagraliśmy nawet taki filmik o Urbexie, ale niestety też nam wcięło ten filmik. A tak wygląda Porto Venere z takiego kościółka, te klify, jakie tam są i te domki takie w ligurijskim stylu. Pojechaliśmy też do miejscowości La Spezia, to zdjęcie z La Spezii. I zwiedziliśmy kopalnię granitu, właściwie marmuru w niedalekie. Także tak mieliśmy parcele, tak to wyglądało. A takie fajne są rysunki na dworcu w La Spezia, jeśli chodzi o toalety. No i pojechaliśmy do Cinque Terre pociągiem, a potem piechotą przeszliśmy między tymi miejscowościami. Także mniej więcej tak wygląda ten szlak. Jest bardzo ciężki, bo tam jest właściwie podejście i zejście, bo 300 metrów w górę, 300 metrów w dół. No i przy 30 stopniach Celsjusza po prostu byliśmy cali mokrzy. To naprawdę bardzo ciężko jest w takim upale podróżować. Natomiast te miejscowości same w sobie są piękne i każdy powinien tam się pojawić, zwiedzić sobie je. No, byliśmy nimi tak naprawdę zachwyceni. Także zobaczcie, tutaj na zdjęciach przedstawiamy Wam kolejne widoki na te miejscowości z tego szlaku. Zobaczcie, jak wysoko trzeba było wejść. Ale warto było i generalnie my lubimy sobie pochodzić. Kąpaliśmy się też tu w tych zatoczkach przy skałach. Generalnie był piękny dzień. Zobaczcie, co jesteśmy mokrzy tak naprawdę po takim wysiłku. A to jest miejscowość Lerici. Na zakończenie pobytu pojechaliśmy do takiej miejscowości i zjedliśmy sobie tam. Też bardzo fajny obiadek. Zobaczcie, pokazuję Wam wyjazd z tego pola. Tu są kierunkowskazy. Jest taki wąski przejazd, żeby wyjechać. I ja powiem Wam szczerze, będę, nie wiem, tu zmieszczę się z przyczepą po prostu na styk, ale ja nie wiem, jak tu ludzie wyjeżdżają. Naprawdę. Jakoś będzie trzeba to zrobić. Może Ola wysiądzie, będzie się patrzyła. Zobaczymy. Jeszcze tutaj tak nie za bardzo widać teraz, co w bok się dzieje. Także generalnie. O, nagle jakiś motocykl wyjeżdża. Tak, tutaj ciężko jest w ogóle wyjechać. Przed chwilą zrobiliśmy sobie frytki z Lana. Nie nagrywałem, ponieważ Julia trochę nagrała, ponieważ nie miałem miejsca już na smartfonie. Natomiast próbowałem to przegrać i po prostu cały dzień. Miałem jeden taki plik, który zajmował gigabajt. I praktycznie w ogóle nie chciał się przegrać. Natomiast potem, jak zwolniłem pamięć dalej na iPhone, no to od razu przegrał się ten plik, więc wniosek jest prosty. Nie zapełniajcie iPhone'a w 100%, bo potem przegrać będzie bardzo ciężko takie duże pliki. Zobaczcie, przejeżdżamy przez tą rzekę Magra. Tutaj właściwie jesteśmy przed jej ujściem do morza. Bo tego oto rzeki, po prawej mamy Morze Tyreńskie, a po lewej mamy Morze Tyreńskie. Pokażę Wam jeszcze chwilę drogę do Lidla, bo jest piękny widok na górę. Zobacz. Dalej prosto. Tam są góry. I naprawdę
Byliśmy tam już w tych górach. No tutaj już nie ma. Natomiast generalnie piękne widoki tu są. Słuchajcie, w drodze wam jeszcze powiem, bo pamiętacie jak na dworcu mówiłem o tym, że pies przeszukiwał jakąś dziewczynę, zatrzymali młodą? To wczoraj praktycznie cały wieczór latał nad nami helikopter i szukał. Dzisiaj z rana też. Wszedłem na takie lokalne wiadomości z La Spezia i zobaczyłem, przeczytałem, właściwie użyłem Google Translate'a do przetłumaczenia tych tekstów i okazało się, że to były helikoptery z kamerami termowizyjnymi, które latały tutaj i szukały, ponieważ rozbili jakiś gang, ujęli jakichś ludzi, którzy właśnie uchodźców gdzieś tam handlowali ludźmi, przerzucali uchodźców, co jeszcze, narkotyki jakieś tam wykryli i próbowali, i oni się gdzieś tam rozbiegli, to było gdzieś tam w jakichś bunkrach koło Cinque Terre i oni próbowali tych jak najwięcej ludzi z tego gangu namierzyć i po prostu cały czas nam helikopter nad głową latał. Więc oni pewnie gdzieś tu są, bo jakoś nie sądzę, żeby ich wszystkich wyłapali. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze jak tankować. Mamy tutaj stację Eni, gdzie wiem, że się boją tankować w obcych krajach, więc zobaczycie, że może to wcale nie jest takie straszne. Skręć w prawo, następnie skręć łagodnie w prawo. Gdzieś. Tutaj niby mamy dystrybutor, super, ale tu jest... Aha, zobaczcie, we Włoszech mamy tak, się wycofam, że mamy self-service, czyli że sobie sami nalewamy tego paliwa, ono wtedy jest tańsze. Lub i wtedy sami sobie kasujemy i tak dalej. Lub mamy, że ktoś nalewa, idziemy do kasy i wtedy to paliwo jest droższe. I teraz zobaczcie, tutaj super, taka zielona benzyna jest euro 78, a tutaj, gdzie jest ten self-service, właśnie mi kampanę podjeżdża. Nie widać, ja zaraz wam pokażę. Wstanę. Zobaczcie, tu jest taka maszyna. Ja będę tam tankował z dwójki. Nie wiem do końca jeszcze co jest, ale jest taniej niż z 78. Więc ciskam tu sobie, że z dwójki będę tankował. A nie, jeszcze nie. Aha, czyli tutaj jest na rysunku. Najpierw mam włożyć kartę kredytową. No to włóżmy kartę kredytową. Ja mam kartę w euro od razu. Jeszcze raz, włóż kartę, wybierz tutaj, zacznij tankować. Ale tu coś nie działa. Dobra, to wam powiem, że tankuję. Ale tak działało na ostatniej stacji, czyli wkładało się pieniążka albo kartę, wciskało się na przykład w 20 euro, tankuje, wciskało się numer dystrybutora, on się włączał i można było zatankować, można było wjechać. Tutaj to nie działało i przyszedł pan i powiedział, że w tym przypadku jest self-service, że sobie sam leje, ale muszę pójść na ile jak chcę do kasy zapłacić. Więc oni tu mają siestę, pewnie ten automat działa, jeśli nikogo nie ma w kasie. Aktualnie jest w kasie, więc pójdę do kasy zapłacić. Jak widzicie, chwila zadymy, ale nic strasznego się nie stało i już tankuję po euro 58, które mi zajęło 7 miesięcy. I na to warto zwrócić uwagę.